musi być poddanie, Filip! Robert Ruchała po ważeniu przed XTB KSW94. Spojrzałem na wyniki ważenia. Jesteś dosyć nisko poniżej limitu i wydaje mi się, że właśnie się dowiedziałem, że jakaś nowatorska metoda robienia wagi została przez Ciebie odkryta. Słuchamy, bo to jest bardzo ciekawa opowieść. Tak, no troszkę przestrzeliłem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy fajny sposób. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tak, Dominik z dołu przytachał tą całą wannę przenośną, no i wchodzę do tej wanny, mówię, dobra, no to lej tą gorącą wodę. No i nalaliśmy tej gorącej wody i mówi, kurczę, ucieka coś to ciepło, nie? No to wzięliśmy kołdrę. Zapierdzieliliśmy na samą górę, ja się schowałem pod tą kołdrę, wystawała mi tylko głowa, czapka i siedzę, nie? I mówię, no jeszcze można by było coś zrobić goręcej, nie? No to co, Szkaradek wziął tą suszarę i pod, no nie? I pod kołdrę. I Dominik stanął, wziął kołderkę, i bo się drzwi nie dało zamknąć, bo była tak duża, długa ta wanna. No to stał z tą kołdrą, no i tak robiliśmy wagę. Ogólnie było tak gorąco. Ja normalnie co minutę mówię do Szkarada, ty ile jeszcze? No 14. Ile jeszcze? No 13, nie? Ja mówię, tak się już spociłem. Mówię, dobra, przestań już tą suszarką tak napierdzielać, bo już miałem dość, było tak gorąco, nie? No i co? I wychodzę i no i było, nie? 65, nie, przepraszam, no 65-400, nie? To co, bo dzwonił Kuba Wikłacz już, że waleczkę robimy na Epic? A co wy macie z tym 6-1? Ja nie ma szans, żebym do 6-1 szedł. No musiałbym sobie nogę odciąć, nie? Ogólnie jakbym miał jeszcze teraz zrobić wannę po tym całym tym wszystkim, bez szans, nie? Naprawdę dość miałem, nie? Spoko się czułem, jak schodziłem na dół i wszystko, ale jak miałbym bić do 6-1 jeszcze 5 kilo, bez szans. Ty 6-1 nie zrobisz, ale Kuba 6-6 już tak. Kuba 6-6 tak, ale Kuba 6-6 nie ma w planach. A poza tym my jesteśmy... Tak, ma? Mówił coś? Nie, no. Wszystko się może... Nie, zapytać, nie, nie, raczej nie, a my jesteśmy też kolegami, więc tak nawet nie patrzę na ten, że tak powiem, na taką walkę, nie? Także nie podjudzajcie mi tutaj nic. Czyli a propos tego robienia wagi, jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Ja chciałem zapytać o to, bo zawsze się spotykamy po tych ważeniach, o te ważenia generalnie, bo bardzo różne podejście mają ludzie do tego. Niektórzy mówią, że już na ważeniu mogą coś tam zobaczyć w oczach przeciwnika, niektórzy mówią, że to bzdura, że to jest tak naprawdę dla mediów, w ogóle im to nie jest potrzebne. Jakie jest twoje podejście? Obojętne, ja wychodzę, patrzę się w oczy i schodzę i idę do domu. Nakręcam się, wiadomo, no bo wiesz, jakby pierwsze spotkanie już takie, znaczy inaczej, pierwsze nie, ostatnie już spotkanie przed walką, no i co, no jutro po prostu wychodzimy i się napierdzielamy po głowach, nogach, wszystkim, po wszystkim, co się da. I tak, no emocje są jakieś, wiadomo, no bo jakby media wszyscy się patrzą, no nie, więc jakby patrzymy sobie w oczy, a potem schodzimy i tak naprawdę zostaje nam już tylko robota, nie? No ja już się nie mogę doczekać, no co mam powiedzieć, nie mogę się doczekać, widzicie zresztą. No właśnie, a ja spoglądałem na Patryka Kaczmarczyka podczas tej ceremonii ważenia. Ja mam takie wrażenie, że on jest turbo zmotywowany przed tym pojedynkiem. Czy ty podzielasz to zdanie? Tak, no tak, no ale ja też jestem turbo zmotywowany. Ja, wiesz, 9 miesięcy mnie nie było i tak jak mówiłem wcześniej, te 9 miesięcy, które mnie nie było bez tego pasa w domu, no to byłem tak, wiesz, ja potrafiłem, ja miałem w ogóle gdzieś, nie? Inaczej, powiem wam tak, kiedyś z Dominikiem poleciałem do Stanów, nie? I tak sobie myślałem, kurczę, no nie ma szans, że pojadę tam sam, nie? Jakby samemu to tak ciężko, no jakby wolę być z kimś, nie? A tutaj, po porażce z Parnasem, ja miałem w ogóle gdzieś, nie? Chciałem lecieć do Stanów, obojętnie gdzie spać, wszystko tylko, żeby być tam i żeby trenować. Po prostu chciałem zrobić wszystko, żeby ten pas do mnie wrócił, no nie? I jakby ja jestem mega pewny swojej umiejętności, swojego całego kampu, wszystkiego. Po prostu nie muszę o tym tak głośno mówić, nie? Po prostu jestem pewny, no nie? I tyle, i wychodzę do walki jutro. Tutaj dużo mówiliśmy o tym, co się stało przed galą. Mały minusik dotyczący tej gali. No, najgłośniejszych kibiców miał Szpilka, a brakowało nam trochę tych kibiców tutaj do pełni szczęścia. Czy ty masz podobne zdanie na ten temat? Tak, no fajnie by było z mediami, no ale jakby, że tak powiem, tak się odbyło i nic jakby nie możemy z tym zrobić, no nie? Jakby ja też, dużo kibiców ode mnie przyjechało tutaj do Gdańska, wszyscy czekali, no ale no niestety ważenie jest bez kibiców, nie? No ale... Co? No, najważniejsze, że jutro będą. Robert, ja trochę was postrzegam jako dwie postaci z takiego typowego amerykańskiego filmu, czyli dwóch kolegów z koledżu rozdzielonego na dwa różne kluby i za wszelką cenę próbujący sobie dorównać. Czy Patryk stał się dla ciebie takim troszeczkę sportowym Nemezis? Znaczy, no w sumie bijemy się trzeci raz, nie? Ale ja tak nie patrzę, no po prostu patrzę jak na kolejny schód, który trzeba przejść, no nie?
sumie na każdego przeciwnika tak patrzę. Nie wiem, po prostu wychodzę do walki i chcę wygrać, chcę iść dalej, no nie? A teraz już jest o najwyższe trofeum, tak? Jest o pas, więc jakby to już jest ten ostatni schodek. I trzeba go po prostu pokonać, nie? Czy to będzie Patryk, czy to będzie, nie wiem, na przykład za chwilę, nie wiem, rewanż z Eskijewem, czy, nie wiem, rewanż na przykład z Damianem Stasiakiem, no po prostu będę wychodził do tego tak, żeby do kolejnego schodka wychodzić cały czas i zdobywać te najwyższe laury. A to jest ciekawe to, o czym kolega mówi, bo tak naprawdę, zobacz, to jest taka rywalizacja, która napędza, daleko nie trzeba szukać, Wikłacz, Przybysz i to, co się dzieje u nich w dywizji. Tutaj u was pewnie gdzieś tej przepaści nie ma, są zawodnicy też, którzy gdzieś tam są blisko, natomiast no myślę, że możesz powiedzieć, że to jest taka rywalizacja, która was wyjątkowo motywuje, napędza i na obu działa w bardzo korzystny sposób. Tak, tak, no nie, oczywiście. Ciekawe, czy będzie piąta walka między nami, chyba nie, ale chyba nie, ale ten, ale no rzeczywiście, no, spotykamy się, znaczy w KSW się spotykamy drugi raz, więc na razie mamy Ruchaka, Czmarczyk 2, także do 5 to jeszcze daleko, no nie, ale ogólnie to się widzimy już trzeci raz w klatce i co, no i ogólnie nasza kategoria jest też dużo bardzo rozbudowana, no nie, tam są duże roszady i tak naprawdę zanim my się spotkamy znowu, to też może minąć dużo, dużo czasu. Jak nie będziesz kopał sukerów, to nie będzie pentalogii. Tak, ale nie zamierzam. Na scenie Patryk Kaczmarczyk powiedział, że dołożyłeś cegiełkę do tego, że on jest teraz inną wersją siebie samego. Gdzieś usłyszałem zdanie, że to jest chyba jeszcze nawet lepszy moment na wasz pojedynek niż te poprzednie okazje, kiedy mieliście się spotykać. Czy faktycznie uważasz, że Patryk Kaczmarczyk jest dzisiaj innym zawodnikiem, chociażby po zwycięstwie z Danielem Rutkowskim? Tak, no i ja uważam, że ogólnie każdy zawodnik po prostu kilku walkach jest całkowicie innym zawodnikiem i tak jak powiedział, że jest bestią, że ja się do tego dołożyłem, ja też mogę powiedzieć, że wszystkie moje walki, zaczynając od w sumie Bajano, przez Eskijewa, Stasiaka, Parnasa, uczyniły mnie naprawdę ogromną bestią i miałem bardzo ciężkie momenty w walkach, bardzo dużo doświadczenia wyniosłem z tych wszystkich walk. Dodatkowo analiza mojej walki z ostatniej z Parnasem też mi bardzo dużo dała. Ogólnie cała walka z Parnasem mi bardzo dużo dała, no bo jest to zawodnik czołowy i podejrzewam, że w top 10 na świecie mógłby się znaleźć, jak nie dalej, więc no miałem bardzo ciężkich rywali i to one ukształtowały mnie jako zawodnika. Jest jedna walka, która trochę ucieka przez to, jaki hype jest na tę galę. Chodzi mi o galę, która w ogóle i walkę, która w ogóle nie odbędzie się w Polsce, czyli Mateusz Rembecki, Diego Ferreira. Mieliście okazję bardzo dużo czasu spędzić razem. O ile Chińczyk wyewoluował i czy to będzie dla niego łatwy pojedynek? Bo sporo osób uważa, że to wcale nie będzie najcięższa walka w jego karierze. Mateusz go rozwali. Naprawdę. Nie, Mateusz jest w takiej formie, to jest... Jak ja to mówię zawsze, jak jestem w Ameryce, Polish Tank, nie? Mały Polish Tank i zobaczycie, on po prostu go rozwali, nie? Myślę, że będzie to przed czasem, a jak nie, no to gdzieś tam decyzja, ale to będzie dominujący styl walki. Myślę, że Brazylijczyk nie poradzi sobie w ogóle z jego stylem. Raz, że jest Mańkutem, dwa, że cały czas idzie do przodu, bije te obszerne sierpy, dobrze pracuje dystansem. No ja myślę, że tutaj nie stawiam w ogóle na Brazylijczyka w tym pojedynku. A dodatkowo mogę się pochwalić, że właśnie dużo, dużo zrobiłem z Rembeckim, dużo przekazał mi wiedzy i też mu za to bardzo dziękuję. Jeszcze jedną rzecz bym chciał zapytać. Chodzi o rywalizację klubową, ale to na Florydzie. No kiedyś był The Ultimate Fighter, Black Zillions vs American Top Team, no potem te kluby zmieniły nazwy. Czy czuje się w ATT coś takiego, że ta rywalizacja ciągle jest żywa i czy w ogóle trenerzy wiedzą, że będziesz się bił z zawodnikiem, który przygotowuje się w Kill Cliff? Czy wiedzą? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Raczej nie. Po prostu wiesz, no, ja przyjechałem tam, wiesz, robiliśmy te wszystkie treningi i w ogóle, ale nie mówiłem, że mój rywal trenuje akurat w Kill Cliffie, nie? Więc po prostu sobie trenowałem, nie? Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i chciałem powiedzieć, że trzymajcie kciuki za mnie, za moją całą karierę i co? Widzimy się już jutro. Odpalamy fajerwerki. Pozdro. Dzięki. Dzięki.